Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Przyszedł ten moment, przyszła ta chwila, zestawy z Harry'ego Pottera do mnie dojechały, ale nie tylko one. No i przygotowałem sobie nawet specjalną koszulkę z tej okazji, żeby ten haul był taki, wiecie, bardziej napompowany tymi logotypami LEGO, bo jakby nie patrzeć, w zeszłym roku zaczął się taki marsz, taki rajd po rozwój kanału, od zestawu z Harry'ego Pottera się to zaczęło. Czy w tym roku to się zapętli? Zobaczymy, ale obejrzyjcie je razem ze mną, poopowiadam o nich trochę i zaczniemy później recenzję. Nie stoi na autostradzie, moja głowa nie stoi na żadnej autostradzie. To jest pudełko z klockami. Jak możecie widzieć po taśmie, oczywiście jest to zamówienie ze sklepu Manami. Manami bardzo szybko znowu dostało zestawy z Harry'ego Pottera, co mnie cieszy, bo też z Manami się jakoś tak bardzo polubiliśmy, zakolegowaliśmy i dzięki temu mogę te zestawy jak najszybciej Wam pokazać. Nacinam taśmę klejącą i za chwilkę oczywiście zdejmę to pudełko na bok, bo trochę tutaj mi to krzyżuje plan, żeby Wam to jakoś sensownie pokazać. No właśnie, też widzę, że już wszystko drży, cały stół dygocze od tego nacinania. Dobra, ja sobie to po prostu zdejmę, natnę gdzieś tam bokiem i będę Wam to wszystko po kolei pokazywał i wyciągał z pudła. Nie, to pudełko widzę, że się pogniotło, ale dobra, no, jakoś przeżyjemy, przecierpię. I od czego by tu zacząć? To może najpierw nie od Pottera. Najpierw ten mały zestaw z Jurassic World. Tutaj mamy przede wszystkim nowego dinozaura. To jest mały dilofozaur, znaczy mały, może za dużo powiedziane, średni dilofozaur. Bardzo ciekawa forma, ma tylko jednego studa do wpięcia. Dodatkowo mamy tutaj też taki bardzo duży dron, którym można wozić minifigurkę, czy też ją przemieszczać. I stoisko z pamiątkami, też to jest popcorn, jakieś kapelusze i tak dalej. Bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj figurkę Owena, ale też dwóch innych bohaterów. Jakąś strażniczkę i Hudsona Harpera. No ale to zakładam, że jest postać już z tego serialu, który się pojawi i w oparciu o który te zestawy powstały. Też na pewno inne zestawy z Jurassic World będę Wam pokazywał. Zacznę od tego. Potter jest w mojej opinii dla mnie ważniejszy, więc też od Pottera chcę zacząć, tak wiecie, buch. Jedna informacja, nie ma tutaj jednego zestawu. On dojedzie do mnie z promoklocków, więc haul będzie prawie kompletny. 4 na 5 setów, no a ten piąty wkrótce do mnie też trafi. Najpierw Expecto Patronum. Mamy tutaj zestaw, w którym możemy zobaczyć aż 4 minifigurki i figurkę samego Patronusa, czyli takiego transparentnego niebieskiego jelenia wypełnionego brokatem. Oprócz tego jest oczywiście Harry, jest Sirius, jest dwóch dementorów i dwa drzewka z kawałkiem terenu. Oczywiście nawiązuje to do tej sceny, gdzie Harry widział siebie samego. Najpierw myślał, że to jest jego ojciec, a później okazało się, że użył z Hermioną oczywiście zmieniacza czasu i sam wypuścił tak potężnego Patronusa, który był w stanie przepędzić wszystkich dementorów, którzy chcieli oczywiście dopaść Syriusza i złożyć mu ten nieszczęsny pocałunek dementora. Oczywiście to nadal nie wszystko, mamy jeszcze 3 zestawy. Kolejnym zestawem jest ten kawałek, jedno z zadań turnieju trójmagicznego z Rogogonem węgierskim, tak jak pewnie pamiętacie. Ja też przy okazji opisywania tych zestawów, jeszcze w momencie, kiedy one były zapowiedziane, kiedy pojawiły się pierwsze zdjęcia, mówiłem, że ten zestaw chyba jest najsłabszy. Nadal tak twierdzę, no bo mamy tutaj ten namiot dla zawodników. Tutaj go możecie sobie lepiej zobaczyć w przekroju. Konstrukcja po prostu słaba. Sam Rogogon jest zmontowany na takiej zasadzie gromoptak i żmijoptak z walizki Newta Scamandera, czyli ma fajną główkę, ale całe ciało zostało po prostu zbudowane w oparciu o klocki. Nie do końca mnie to przekonuje, ale mamy tutaj też 4 zawodników w strojach, w których występowali w trakcie turnieju trójmagicznego i mamy oczywiście przedstawiciela Durmstrangu, czyli Wiktora Kruma, mamy Fleur de la Cour z Bobatą i dwóch przedstawicieli Hogwartu, czyli Cedriga Diggory'ego i Harry'ego Pottera. Co więcej, oczywiście jest i Błędny Rycerz. Błędny Rycerz to oczywiście jest ten autobus, który przewozi czarodziejów. W momencie, kiedy czarodziej wykona gest pomachania ręką, Błędny Rycerz się zjawia. No i Harry Potter w Więźniu Azkabanu potknął się, kiedy zobaczył ponuraka, pomachał ręką przez przypadek i nagle przed nim pojawił się Błędny Rycerz. Oczywiście są tutaj też figurki Stana i Erniego, czyli kierowcy, no i tego, powiedzmy, chłopaka z obsługi w samym Błędnym Rycerzu. Nie jest to zestaw pierwszy
jako błędny rycerz, dlatego że wcześniej błędnego rycerza dostaliśmy. Natomiast ten zdecydowanie lepiej się prezentuje, dlatego że jest bardzo ładnie odstudowany, tutaj też z przodu zaoblony. Zastanawiam się też, jak będzie się sprawdzało wstawienie tutaj tych szybek. Czy one na pewno mocno się tam trzymają? Czy to jest na jakimś zatrzasku? Nie mam pojęcia. Dodatkowo też, jak pewnie pamiętacie, akurat w scenach filmowych, kiedy błędny rycerz mknął przez ulicę Londynu, tam wszystko w środku się telepało, trząsło się i tak dalej. Tutaj też można sobie to odwzorować. Jest taka funkcja bawialna, gdzie jak nim machamy, to rusza się żyrandol, rusza się też łóżko i bardzo fajny detal. Jak pewnie pamiętacie, była tam też taka główka w stylu voodoo z przodu tego autobusu i ta główka cały czas gadała, informowała kierowcę, co się właśnie dzieje. Tutaj też ją oczywiście widać, więc w trakcie recenzji też będziemy się jej przyglądać, bo naprawdę całkiem w ogóle ciężkie jest to pudełko w porównaniu do Rogogona, gdzie one cenowo niewiele się różnią. Samo pudełko jest dużo większe i też wagowo wypada o wiele lepiej. No i na końcu zwieńczenie Hogwartu jak na ten moment, czyli wieża zegarowa. Bardzo ładny zestaw, on katalogowo kosztuje 419,99. Świetne akcesoria, bardzo dobre wyposażenie, 8 minifigurek. Jeśli chodzi o minifigurki, mamy tam Madame Maxime, czyli oczywiście dyrektorkę Bobatą. Mamy też Dumbledora w takim świątecznym stroju, jest Krum, ale w stroju wyjściowym, bo tutaj też mamy nawiązanie do tego balu bożonarodzeniowego, który w trakcie Czary Ognia się odbywał. Jest też Cedric, też w takim smokingu, czy też fraku, Flair, Ron w tym nieszczęsnym stroju, gdzie oczywiście musiał skorzystać z takiego gotowego, starego ubrania. Harry też ma szaty wyjściowe i Hermiona w tej zniewalającej sukni, gdzie jak pojawiło się na schodach, to wszystkim opadły szczęki. Nagle chłopaki stwierdzi, to Hermiona może tak wyglądać? No więc cóż, pewnie przy okazji też wieży astronomicznej będę Wam chciał pokazać, jak ona łączy się z dwoma pozostałymi częściami Hogwartu, czyli z tym fragmentem z wieżby bijącej oraz wielką salą, bo już to będzie trzeci element. Zastanawiam się, czy to też będzie odpowiednio pasować, dlatego że mamy tutaj, jak zobaczycie, choćby nawet z przodu pudełka, fragmenty zimy, jakieś wiszące sople, zalegający śnieg i z tej strony to jest widoczne. Tutaj widać to lepiej, jest to lepiej zobrazowane. No może to nie będzie jakoś tak mocno przeszkadzało. Zajrzymy sobie oczywiście do środka. Widzę, że tutaj chyba też jest gabinet Dumbledora, który już był w wielkiej sali. Tutaj fakt faktem, on jest nieco inny, posiada też między innymi myśl odsiewnie. Jest też ten mechanizm kręcenia tablicą zegarową. Mamy tablicą, tarczą zegara. Mamy też łazienkę dziewcząt, w której to Harry dowiedział się, jak skorzystać z podpowiedzi, która była ukryta w jaju. Szkoda, że nie ma minifigurki jęczącej Marty. Może przy okazji Bricktoberów się pojawi, kto wie. Na pewno jestem niesamowicie podekscytowany tym, co Wam właśnie pokazałem. Mam nadzieję, że będziecie oczywiście razem ze mną w trakcie tych recenzji. No i tak informacyjnie jeszcze ten piąty zestaw, którego oczywiście brakuje, który przyjdzie do mnie z promo klocków, to chatka Hagrida. Też zestaw bardzo ciekawy, przede wszystkim ze względu na Hardodzioba w nowej formie, na figurkę Corneliusza Knota i na figurkę Macknera, czyli tego kata, który miał ściąć Hardodzioba. A jak później oczywiście wiemy, Hardodziob razem z Syriuszem odfrunęli gdzieś tam wsiną dal i dzięki temu mogli przeżyć. No to cóż, nie wiem od czego najpierw zacząć, jeśli chodzi o recenzję, bo trochę ich na pewno będzie. Jeszcze oczywiście są do zrecenzowania dwa zestawy City i mnóstwo innych nowości, które też pewnie w najbliższym czasie będę chciał do mojej kolekcji włączyć. Także z Potterem pewnie trzeba będzie się jakoś tak na szybko uwinąć, też ze względu na to, że ta seria niesamowicie mnie jara. Więc nie wiem, czy robić jakieś głosowanie, jeszcze się nad tym zastanowię. Jeśli takowe będzie, to je puszczę na społeczności, jeśli nie, no to po prostu zdajcie się na mój gust i kolejność, według której te recenzje wypuszczę, ale też myślę, że o tym też się trzeba będzie zająć, bo nowy dinozaur, nowy dilofozaur, ale też co do samego Jurassic World, na pewno odpuszczam sobie ten największy zestaw z tyranozaurem. Jeden mi wystarczy, ten też ma tego mechanicznego dinozaura, z który docelowo tyranozaur walczy. Nie czuję potrzeby mieć posiadania kolejnego tyrka. Triceratops jest na pewno must have'em. Zastanawiam się jeszcze nad Baryonyxem, bo jest ciekawy, ale też znowu, czy jest sens kupować zestaw dla samego dinozaura, ale z drugiej strony, jakbym kupić samego dinozaura w cenie połowy zestawu, też to pewnie nie ma jakiegoś większego sensu, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało odnośnie Jurassic World. Skupiamy się na Potterze.
I cóż, no zapraszam Was po prostu na recenzję, bo nie mogę się doczekać. Ja już po prostu najchętniej bym to wszystko otworzył, ponagrywał, pobudował i zrecenzował, opowiadając oczywiście o tym Harrym Potterze, bo też w zeszłym roku pamiętam, że bardzo często pisaliście komentarze w stylu fajnie, że robisz recenzję Pottera, dlatego że dużo wiesz o tym uniwersum i rzeczywiście to jest prawda, dlatego że ja te książki czytałem wielokrotnie i to nie na zasadzie raz, dwa czy trzy, tylko myślę, że ponad 10 razy każdą z nich czytałem. I też widziałem filmy wielokrotnie, więc jakby tutaj, co do uniwersum Harry'ego Pottera, jestem maniakiem, uwielbiam je i też recenzowanie tych zestawów sprawia mi szczególnie dużą przyjemność. Na pewno jeszcze większą niż innych zestawów Lego, bo ta przyjemność jest zawsze, ale tutaj jest wyjątkowo duża. No, także cóż, na dzisiaj to tyle. Ja się zabieram za przygotowywanie dla Was recenzji. Cześć!